Podaj klucz numer 12. Klucz numer 12. Podaj butelkę z półki. Co ty wyprawiasz? Prosiłem, żebyś mi podał butelkę z półki, a nie ją rozbił. Pracusiu! Pracusiu! Musisz mi pomóc. Rozkwitka? Właśnie zaliczyłam największą wpadkę swojego życia. Teraz ty, rozkwitko. Pokaż, co umiesz. Pokazać, co umiem? Dobra. Niech to smurf, smurfetko. Chcesz mi rozsypać najlepszy nawóz z odchodów niedźwiedzia? Przepraszam, smurfetko. Ktoś mnie woła. Słyszysz? Au! Stłucze mnie na kwaśne jabłko swoim smurfpatykiem, gdy mnie znajdzie. Szkoda, że nie mogę cofnąć się w czasie. Hej, na smurfny śrubokręt, czemu nie? Co? Dać się stłuc na kwaśne jabłko smurfpatykiem? Nie, można zbudować maszynę, która cofnie nas w czasie i naprawić twój błąd. A to możliwe? Dla genialnych wynalazców nie istnieją rzeczy niemożliwe. Wysmerfować kontinuum czasoprzestrzenne? Gotowe. Nastawić moc na 1,5 giga smerfa? Gotowe. Aktywować bioniczną polaryzację? Pracusiu, nic ci nie jest? Wow, rany, ale ma kopa! Jesteśmy blisko! Wystarczy już tylko zamontować ten magiczny kwarcyt. Małpka zabrała go papie Smurfowi i dała mi za 100 fistaszków. Witaj, mój piękny! Jakie to śliczne! Ale jak to działa? To bardzo proste. Spójrz na wskazówki. Te pokazują obecną chwilę, a te czas, w który chcesz się przenieść. W przeszłości lub przyszłości. Pora na test. Słuchaj uważnie, wyślę cię teraz do dzisiejszego poranka. Wtedy nikogo tu nie było. Butelki jeszcze będą całe. Wystarczy tylko przekręcić kluczyk. Ale tym razem niczego nie rozbij. Mam niczego nie rozbić. O, ręce. Zniknął. Pracusiu, jak się dowiemy, czy maszyna działa? Patrz, stłuczona butelka. Oczom nie wierzę. Udało się. Rozkwitko, uważaj! Butelka cała. Mój wynalazek jest smerfastyczny! Zapominaj, że muszę coś naprawić. Dokonuję przełomowego odkrycia, a ty myślisz tylko o problemach. Ale gdyby nie ja i moje przysmerfne problemy, ty na pewno niczego byś nie wynalazł. Rozkwitko! Gdzie jesteś? No już, pokaż się! Musimy pogadać! Szybko, musimy się cofnąć do dzisiejszego ranka koło 9. Hej, nie tak brutalnie! Rozkwitko, nie! Cofamy się! To dziwne. Było jasno, kiedy ćwiczyłam ze smurfetką. Nastawiłaś na 9 wieczorem. Na smurfny śrubokręt! Wróciliśmy na halloweenową zabawę sprzed pół roku! Oby to nie była zabawa, na której ten straszliwy potwór zrujnował połowę wioski! To prawdziwy potwór! Maszyna czasu! Trzeba odzyskać mój wynalazek. Ty idziesz tam, ja idę tam. O nie! No jest! Znalazła się! Łap ją i uciekamy! Pani mi się ma! Spokojnie, trzymam ją!
i pięknie! Cofnęliśmy się jeszcze bardziej! O, super! Wróciliśmy do czasu, kiedy musiałam zajmować się wszystkimi smurfami, gdy zmieniły się w dzieci. I co, to niby jest takie super? Spójrz na małego papę smurfa, jaki on słodki! Proponuję go odstawić i się wynieść. Hej, wracaj! Oddaj to natychmiast! Dosyć tego! Wynosimy się stąd? W ogóle nie powinniśmy tutaj trafić! Nie moja wina, że maszyna źle zadziałała! Ta maszyna działałaby idealnie, gdyby się jej używała jak należy! Dobra, trzymaj się mocno! Ha! Widzisz? Mówiłem, że to genialny wynalazek! Wróciliśmy do czasu, kiedy pielusznik miał mi podać butelkę! Według mnie zakłócenia pojawiły się na skutek złego ubiegunowienia. Do poprawy! Rozkwitko! Rozkwitko! Gdzie jesteś? Możemy wreszcie wrócić do przeszłości, bo moja bolesna przeszłość bardzo się zbliża! Jak ci coś powiem, to się uśmiejesz! To wcale nie błąd polaryzacji, tylko najzwyklejsze splątanie kwantowe! Bardzo zabawne! Ruszamy! Mhm. Znowu jest ranek. Trafiliśmy w odpowiedni moment. Chodźmy do lasu. No i proszę. Czy ja mogę być tutaj i tam w tym samym czasie? Tylko, że tam jesteś ty z rana, a tutaj jesteś ty z teraz. Jak chcesz, pokażę ci relację przeszłości do przyszłości. Zjawisko dwoistości ma miejsce, gdy cofamy się o więcej niż minutę, jak wtedy, gdy trafiliśmy do wioski z małymi smurfami. Po prostu ta rozkwitka z przeszłości nie może cię zobaczyć. Inaczej nastąpi zerwanie kontinuum czasoprzestrzennego i... Dobra, zajmę się tym. Rozkwitko, pokaż, co umiesz. Też chcę się nauczyć wywijać smurf patykiem. Daj, spróbuję. Hej, nie widzisz, że to ja tutaj ćwiczę? Puść, Rozkwitko. Zaraz będziesz miała wypadek. Uwaga! A niech to smurf, smurfetko i pracusiu. Chcecie mi rozsypać najlepszy nawóz z odchodów niedźwiedzia? I co? Czas na plan B. Nastawię maszynę na odrobinę wcześniej i zajmę cię czymś tak, żebyś nie miała ochoty na trening. Dobrze? A, idealnie. Nie ma to jak słodki zapach sarsaparilli. Poszukaj smurfetki. Ja się zajmę drugą rozkwitką. Hej, Rozkwitko! Patrz, co wynalazłem! Maszynę do ćwiczeń na pośladki! Chcesz ją wypróbować? Wygląda jak zwykłe krzesło. Cześć, smurfetko! Przyszłam na trening! Teraz ty, Rozkwitko. Pokaż, co umiesz. Nie przesadzaj. Musisz być ostrożna. Nie, musisz się trochę bardziej przyłożyć, Rozkwitko. I postawę masz nie taką, jak trzeba. Ręce niżej. Łaskoczy! Smurf, smurfetko i Rozkwitko! Chcecie mi rozsypać najlepszy nawóz z odchodów niedźwiedzia? Widzisz, Rozkwitko? Można się nawet bujać! Raz, dwa, raz, dwa! Aha, brawo, pracusiu, ale smurfetka już nam nie czeka. Nie, lekcja kung fu się skończyła. Ale to przecież ja! Tak, to my! Zaczynam mieć tego podziurki w nosie! Tym razem ja się wszystkim zajmę. Hej, co ty wyprawiasz? Zepsujesz! No i pięknie, panno psujko. Nie wiesz, że jeśli chcesz się cofnąć w czasie, musisz wiedzieć, gdzie jesteś teraz? Też mi problem. Za minutę miałam się spotkać ze smurfetką gdzieś tam. A, paskudnie pachniesz. Dziwne. Nie poznaję ścieżki prowadzącej do... Robi się coraz ciekawiej. Pomóż mi się podnieść.
co jeszcze czekasz? Wyciągnij nas stąd! To jakiś głupi żart, tak? O! Już wiem! Musieliśmy trafić na bal przebierańców! To przebranie za jaskiniowca jest bardzo przekonujące, ważniaku! Jaskiniowcy! To niemożliwe! Cofnęliśmy się do epoki kamienia łupanego! Gmar! To niemożliwe! Cofnęliśmy się do epoki kamienia łupanego! Przepraszam, pracusiu, znowu namieszałam! Co ty? Nie namieszałaś! Mój wynalazek jest 1000 razy potężniejszy niż myślałem! Jestem wynalazcą wszechczasów! Problem w tym, że jeśli nie odzyskamy maszyny, utkniemy wśród tych nieokrzesanych smerfów do końca życia! Nie bądź złośliwy! Przecież nic ci nie zrobiły! A nawet jeśli trudno w to uwierzyć, te prehistoryczne smerfy są naszymi przodkami! Gdzie my jesteśmy? Wiesz, one pewnie tu mieszkają. Gmerw, gmerw? O, patrz, daje mi prezent. Chyba masz rację, oni są w porządku. Ten powrót do natury jest taki zabawny. Hej, słuchajcie uważnie. Ja bardzo mądry. Jeśli nas uwolnicie, pomogę wam się rozwinąć. Ja bardzo inteligentny. Ty nieinteligentny, ja bardziej inteligentny, a Papa Gmerw dużo bardzo inteligentny! Papa Gmerw? Ty nie pachniesz ładnie! A to ciekawe. Pachnę mydłem smerfojagodowym, a wy cuchniecie. Ona Gmerfi dobrze. Miło z twojej strony, Papo Gmerfie. Jeśli lubią zapach odchodów niedźwiedzia, to ja wysiadam. Hej! O, cóż za niezwykle interesująca kłódka. Spokojnie, poproszę ich grzecznie, żeby cię wypuścili. Na szczęście mam swój smerfny ołówek. Zjadaj! Dobre! Ty bardzo niam-niam! Co to być? To lusterko! O, gmerfne! Ładny gmerf zniknął! Muszę się jakoś stąd wydostać. Spróbujmy inaczej! Królewna Smerfka zamieszkała w domku 7 gąsienic, ale podstępny Gargamel i tak ją znalazł. Ale to słodkie. Przodek ważniaka od samego początku lubił książki. O, królewny nie trzeba zjadać. Można zjeść Gargamela i jego kota. Gmerw, nie ucieka. Gmerw niegrzeczny. Ty jeść jajko, ty bardzo niam niam. Zjadaj. Gmerw. A niech to smerf! On próbuje mnie utuczyć! Nie mam już więcej niczego ciekawego. Zaraz! Może to! Mówimy na to perfumy. No tak, głuptas ze mnie. One nie cierpią mydła, a ja im pokazuję perfumy. Rozkwitko! A, tak, racja. Zapomniałam. Wszystko w porządku? Czekam tu w nieskończoność. Ty się tam z nimi zabawiasz, a ja gniję w klatce. Nie chciałam ich urazić. Kochają mnie i są tacy słodcy. Oni są słodcy? Tuczą mnie jajkami, żeby mnie potem zjeść. To też jest słodkie? Ale jesteś zabawny. Roz i roz i roz i roz i roz i roz i roz i... Nie chcesz zjeść mojego przyjaciela, prawda?
My nie niam-niam inne gmerfy. Wiedziałam! Czasem niepotrzebnie się denerwuję. On prezent dla zębacza. Dla zębacza? Oni planują coś strasznego. Powinniśmy stąd uciekać. I myślisz, że ten prostak nas wypuści? Mam broń. A jak niby otworzymy tę kłódkę? Ta-dam! Dobrze, że Gmerf pracuś nie wymyślił jeszcze klucza. A teraz musimy znaleźć małpkę, która zabrała maszynę czasu. Słyszałaś? To ta małpka! Mamy szczęście. Chyba nie zepsuła maszyny. Przekręcimy kluczyk i wreszcie wrócimy do domu. A niech to stokrotki. Dobrze, że ona nie wie, co może zdziałać ta maszyna. Naprawdę uważałaś, że prehistoryczna małpka umiałaby włączyć takie wyszukane urządzenie? Hej! Nie! Nie! No dobra, gdzie jesteśmy? Chyba kiedy jesteśmy? Aha. Rozkwitko, chyba pora uciekać! Trafiliśmy do ery dinozaurów! Szybko! Przestaw maszynę, bo staniemy się głównym daniem dinozaura! Wy chcieć jeść, miła małpka? Ależ skąd? Ja tylko chciałem, żeby... Wzejdzie księżyc, zębacz cię zje, czekasz w klatce. Papa Gmerf przemówił. Nie, odsmerfuj mnie! Odgmerfuj mnie! Papo Gmerfie, oszczędź go. Damy ci dużo bardzo przydatnych rzeczy. Na przykład krzesła, na których moglibyście sobie siedzieć, niam, albo... Niam, zębacz! Nie, zostaw go! Pomocy! Rozkwitko, uratuj mnie! Zaczekajcie, jestem pracuś! Mogę wam zrobić, co tylko zechcecie! Słyszeliście o prysznicu? Bardzo przydatne urządzenie! Albo taka kuchenka! Moglibyśmy zacząć od przenośnej! O, maszyna czasu. Grzeczny potwór, grzeczny. To ma być ten przerażający potwór? Naprawdę myślałem, że są mądrzejsi. Grzeczny króliczek, może chcesz marchewkę? Naprzód Gmerfy! Naprzód Gmerfy! Naprzód Gmerfy! Naprzód Gmerfy! Boski ptak! No to się zabawimy. Świętokradztwo! Zabrała boskiego ptaka! Rozkwitko! Jak mnie uczuła smarfetka? Dziękuję! Mam was telesmerfować.
przyszłość wygląda odjazdowo. Może byśmy tu dłużej zostali? Nie, musimy skądś smerfować. Jeśli wyjdziemy z tego cali, to obiecuję, że już nigdy nie będę uciekać od odpowiedzialności. Pracusiu? O nie! Znowu trafiliśmy na jakiegoś gmerfa? Smerfa, nie gmerfa. Pracuś i Rozkwitka chcą pyszną jagódkę? Dzikus? Wróciliśmy! Jaka szkoda. To wielki wynalazek. Ja nie żałuję. Papa Smerf pewnie by powiedział, smerfowanie z czasem jest zbyt niebezpieczne. Nareszcie tu jesteś. Dlaczego się chowasz? Powodzenia. Nie jest tak nastawiona jak prehistoryczny królik. Przepraszam, Smerfetko. Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo się wstydzę. Wstydzisz się? A czego? Tego, że przeze mnie wpadłaś do wozu pełnego nawozu. O to chodzi? To nic takiego. Słuchaj, może byśmy wróciły do naszych ćwiczeń. Do zobaczenia, pracusiu. Bo chodzi o to, żeby zachować równowagę. Pracusiu! Musisz mi pomóc! Właśnie zaliczyłam największą wpadkę swojego życia! Proszę, ważniaku, już naprawiony. Prawie jak nowy. O, dzięki, pracusiu. Ale zobacz, tutaj została plama. Bo wiesz, papa Smerf prosił, żebym dzwonił dzwonkiem na dzisiejszej paradzie. To ogromny zaszczyt i przywilej, więc mój Smerf Way musi wyglądać idealnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak? No dobrze, mój skarbie. Delikatny masażyk kółek. Gdybyś umiał mówić, na pewno byś odpowiedział tak. Ależ on piękny, tak? Ważniaku, muszę pożyczyć twój Smurfway. Nie mam mowy. Oj, ważniaku. Co ty wyprawiasz? Ach, odsuń się od mojego pojazdu! Dlaczego? Nikt nie będzie nim jeździł poza mną! Też biorę udział w paradzie i potrzebne mi róże do czapki. Wiem dokładnie, gdzie mogę je znaleźć, ale rosną daleko po drugiej stronie lasu na wzgórzu. Na piechotę nie zdążyłabym wrócić na paradę, więc muszę pożyczyć twój Smurfway. Proszę, 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 pięknie proszę, byłabym ci taka wdzięczna. Rozkwitko, absolutnie rozumiem twoje zaangażowanie. Naprawdę możesz mi zaufać. Tydzień temu pożyczyłam książkę od Lolijki i zauważyłam, że okładka jest nieco podarta. I co ja zrobiłam? Naprawiłam. Usiadłam, posklejałam i oddałam w lepszym stanie niż wzięłam. Oddałbyś swój pojazd w dobre ręce. Nie jestem taki pewny. O, a papa Smurf zawsze mówi, że trzeba pożyczyć swoje rzeczy. Ważniaku, trzeba pożyczać swoje rzeczy. No dobrze. Będziesz uważała. Tak! O, bardzo ci dziękuję, ważniaku. Nigdy ci tego nie zapomnę. Uważaj! Wjechałaś na moje pole treningowe? Co się tu dzieje? Ważniak pożyczył mi Smurfway, żebym mogła pojechać na drugą stronę lasu i zebrać róże do mojej czapki. Nie musisz jechać aż tak daleko. Dosłownie dwa kroki stąd pełno ich rośnie. Naprawdę? O, niesamowite! Dzięki, gradowitko! O, jakie piękne! La, 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 la. Co tu robisz, ważniaku? Czekam na swój Smurfway, głuptasie. Aha. Masz, pyszne jabłko. Dobra, Lolitko, nie ruszaj się. Miałaś rację, Lolitko! Pudło. Znalazłam śliczne róże. Tylko zobacz, piękny mają kolor. Nie mogę się doczekać parady. A gdzie jest Smurfway?
Gdzie Smurfway? O nie! Zupełnie zapomniałam! Zostawiłam go tutaj. A może tutaj? Albo tu? Tutaj? Nie pamiętam! O nie! Gdzie on jest? Muszę go znaleźć, poważnie jak mnie... Nie wiem, co zrobię, ale na pewno nic dobrego! Nie, płaczy Rozkwitko. Może ważniak zaczął cię szukać? Znalazł go i odprowadził. Tak pewnie właśnie było. Co ona smerfuje? Jednak chyba nie. Kogo on wypatruje? Zgubiłam w lesie Smurfway ważniaka. Oj, niedobrze. Zajmiesz go czymś, my idziemy szukać. Możecie na mnie liczyć. Hej, ważniaku, co tam u ciebie? O, chciałabym, żebyś mi przypomniał wszystkie zasady obowiązujące w wiosce. Na przykład, a co będzie, gdy ktoś smurfuje na ulicy? Przecież wiesz, smurfetko, nie wolno smurfować na ulicy, chyba że upewnisz się, że nikogo na niej nie ma, albo że papa smurf ci na to pozwoli, a to znaczy, że... Co, znalazłyście? Nie, gdzie on może być? Słuchajcie... Łaskocze, łaskocze mnie w nos. O, to już po mnie. Nie poddawaj się, wiem co zrobimy. Zasada 22. Nie smurfuj bez powodu, chyba że smurfujesz w dobrej sprawie. Zasada 92. Nie smurfuj z pełnymi ustami. Zasada 707. Upewnij się, że masz papier, zanim zaczniesz... O, gdzie on jest? Niedobre. Misja zakończona. Odnieśmy Smurfway ważniakowi. Dzięki, dziewczyny. Małko, nie! Zasada 908. Nigdy nie podnoś smurfarmu, chyba że masz ważny powód. Zasada 909. Nie wolno dotykać mojego Smurfwaya bez pozwolenia. Rozkwitka powinna już tu być. Gdzie ona jest? O, zaczekaj, powiedz mi jeszcze, czy to prawda, że jeśli zrobisz smurfa, to oczy już tak zostaną na zawsze? Małpko! Masz się zatrzymać! Natychmiast! No już, przestań! Szybciej, dziewczyny! Rozkwitko, ten Smurfway jest zaskakująco mocny. Co? Dziękuję, Grodobitko, jesteś cudowna. Drewniane coś, śmieszne. Dzikus, gorzej być nie może. Założę się, że tak nie umiesz, co? Zaczekaj, ważniaku! Smurfetko, nie mam więcej czasu na zabawę. Ale chciałabym, żebyś naprawił mi zlew w kuchni. Papa Smurf mówi, że ty na takich trudnych sprawach znasz się najlepiej. Naprawdę? Zawsze mówi o tobie same miłe rzeczy. Co jeszcze powiedział? Widzisz, powiedział, że... Ważniaku, ty jeszcze nie jesteś gotowy? Na co gotowy? Na paradę oczywiście. O. Na paradę? Mój Smurfway! Rozkwitko! Ważniaku, wracaj! Czasami kompletnie nie rozumiem tych moich Smurfów. Dzikusie, proszę, oddaj Smurfway. Nie, mój! Dzikusie, zatrzymaj się natychmiast! Wracaj, to jest twoje! Zły dzikus, zły! Natychmiast cię zatrzymam!
gdzie jesteś? Oddaj mi mój Smurf Way! Zatańczymy! Smurfetka, 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 smurfetka. Mam tego dosyć! Zostaw już mnie! Muszę znaleźć rozkwitkę! Czekaj, nie znalazła twojego Smurf Way! Zgubiła mój Smurf Way! Zejdź mi z drogi! Mój skarb! Nie! Nie! Mój skarbie, co ja zrobiłem? To jak, ważniaku? Gotowy na paradę? Nie mogę dzwonić dzwonkiem na paradzie! A dlaczego? Zniszczyłem Smurf Way! Mogę to pożyczyć? Twój Smurf Way jest zaskakująco mocny! I gotowy! Wow! Mówiłam, że ci go oddam! O, dziękuję! Cudowne uczucie! A teraz czas na paradę! Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Och, mój skarbie, tak bardzo tęskniłem. A jednak nie był taki mocny. Mój skarb! Smurfowe przedszkole. Już nikt mnie nie przebije. Czwarta strzała. A niech to Smurf! Jak można krzyczeć bez zapowiedzi? Papo Smurfie! Co to za jakiś rwetes? Nie można pozwolić na to, żeby takie dźwięki się z niego wydobywały. Przecież on się drze przez cały czas. Dlaczego on wrzeszczy na cały głos? Ogłuchnąć można. Przepraszam, ale wszystkie Smurfy są zajęte, a niełatwo przygotowywać mikstury, gdy dziecko się plącze pod nogami. Wynoszę się stąd. Gradobitko, skoro już tu jesteś, może byś się nim zajęła, dobrze? Poproszę. Ale ja nie wiem, jak się zajmować dziećmi. Na pewno dasz sobie radę. Niestety nie mogę. Muszę ćwiczyć strzelanie z łuku. Daj spokój, niczego nie musisz ćwiczyć. Jesteś najlepsza. Jeśli nadal mam być najlepsza, to muszę ćwiczyć. Do zobaczenia. Smurfiku, przestań! Nie wolno ci się zbliżać do mojego kotła. Trzymaj. Jestem głodny. Dzień dobry, Smurfy. Pora na wzmacniającą miksturę. Ale papo Smurfie... Ale jestem zmęczony. To tak jak ja. Wystarczy łyczek tej mikstury i znów będziecie jak nowi. Nie też. No, pędzące ślimaki bardzo mi się przyda. I jeszcze dla ciebie. Ja też poproszę. Ach, nie cierpię być zmęczony. Nawet smaczna, ale ma taki jakiś dziwaczny posmak. Rzeczywiście, stanowczo ma dziwaczny posmak. Jaki znów dziwaczny posmak? Smakuje jak pluszowy królik. Skąd wiesz, jak smakuje pluszowy królik? Nadal jestem zmęczony. Ja też! Hej, zatrzymaj się! Nie, nie będę się bawić. Co się dzieje? A niech to Smurf! Smurfetka? Ważniak? Łasuch,
wszystkie smerfy znów są dziećmi? Papa Smurf? Czy to ty? To chyba nie mikstura, którą... Uważaj, Harmoniuszu! O siłku, nie dotykaj sztangielki! Ważniaku, tam nie wolno! Stąd nie ucieknę. Nie wolno wychodzić. Muszę pomyśleć nad rozwiązaniem. Może znajdę coś w laboratorium papy Smurfa. Hej, a ty dokąd się wybierasz? Dzieciom nie wolno wychodzić z kojca, nawet papie Smurfowi. Gdzie nas Smurfa je wyniosło? Co ty smurfujesz, osiłku? Aby maluchy złazić z traktora! Zaczynasz porządnie grać mi na nerwach. Proszę, proszę, przestańcie płakać. Niech zgadnę. Nie cierpię butelek. No i sto. Mnie chyba też należy się odpoczynek. Ty niegrzeczny smerfie, drzemka ciebie też dotyczy. O nie, nie płacz, bo budzisz resztę. Nie, nie, nie. Jak najszybciej do wioski dziewczyn i daj im to. No już, Smurfiku, przesuń się. Dziękuję. Gradobitko? Dziewczyny, dzięki, że tak szybko przyszłyście. To jest jakiś koszmar. Co ty powiesz? Te maleństwa są takie słodkie. Słodkie jak cukiereczki. Łatwo się z nimi uporać. Czytałam książkę o pozytywnej edukacji. Rozdzielmy zadanie, rozkwitka, gry, zabawy, książki. Róbcie sobie co chcecie, byleby mi nie wchodziły pod nogi. Muszę przygotować jakieś antidotum i pamiętajcie, nie wolno ich spuszczać z oka ani na chwilę. A zwłaszcza tego. Chodźcie, smurfiki, trochę się poruszamy. Ręka w górę, raz, dwa, trzy. Gdzieś to musi być antidotum. Tylko które to? Znalazłam. I jeszcze kropla tego. Dzielne smurfowe dziewczyny pokonały złego czarodzieja i uwolniły puchate króliczki. Koniec. Prawda, że to wspaniała historyjka?
Przestańcie się toczyć! Łap! A teraz, Osiłku, odrzuć do mnie! Nie mogę już ich dłużej pilnować! Mimo to, że są słodkie, urocze i śliczne! Chyba już wiem, jak możemy uspokoić smerfiki. Trzeba przygotować coś pysznego na podwieczorek. O nie! Nie należy się bawić jedzeniem! Hej! Mikstura wzmacniająca! Chyba warto spróbować. Świetny pomysł. Dlaczego ja zawsze muszę wszystko robić sama? Lolika, rozwitka? Nie, dłużej tego nie zniosę. Po co mnie tu ciągniecie? Próbowałam już wszystkiego. Chcesz mi pomóc? O to chodzi? Weź łyczek, papo Smerfie. Przepraszam, papo Smerfie, jesteśmy blisko. Teraz powinno być dobrze. On smerfuje smoczek! A ty masz na sobie pieluchę! Tak szybko dorośli. Najwyższa pora wracać do pracy. Gradobitko, możesz się zająć smerfikiem? Tylko jednym smerfikiem? Nie ma sprawy. Pielusznik. Marudo, możesz to przytrzymać? Ty się zajmiesz malowaniem po lewej stronie, a ty po prawej. I proszę, żebyście... Hej, a wy dokąd? Nie skończyłem! O, smerfik. Ale smerfisz. Marudo, chyba twoja kolej, żeby zmienić mu pieluchę. Moja? Ja nie cierpię młotków. W takim razie potrzebny będzie ochotnik. A więc nikt się sam nie zgłosi. Trudno. Pracusiu, twoja kolej. Ale ja go wczoraj smerfowałem. Wybierz smerfetkę. Poza tym zmienianie pieluch to babska robota. Jasne! No to może tobie założę pieluchę. Bierz się do roboty. Proszę bardzo. Nikt się nie chce nim posmerfować? Zaraz. Wpadł mi do głowy smerfastyczny pomysł. Hmm?
Oby to było coś ważnego, placusiu. Dzwonu można używać tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jeszcze mi za to podziękujecie. A skoro już przyszliście, pozwólcie, że przedstawię pielusznika. Nie ma się czego bać. Pielusznik jest nieszkodliwy. To on będzie się zajmował smerfikiem. Smerfę? Nie, smerfikiem. Smofo. Wszystko jedno. Możesz mu zmienić pieluchę. Ależ ten pielusznik jest niesamowity. Smerfastyczny. Nie cierpię wynalazków. Zmieni mi skarpetki. Pozmywa naczynia. Umiemy masować stopy. Dzięki pielusznikowi nie będziemy musieli pilnować smerfika ani zmieniać mu pieluch. Spacer ze smufu. Hej, smerfi. O, smerfi. Dobra robota. O, cześć, smerfiku. Proszę przejść na lewo. Smerfę jeść. Proszę przejść na lewo. Proszę przejść na lewo. Nie do lewo. I piękna księżniczka skryła się w wieży wraz ze swoim... Smerfny wynalazek. Jak dobrze, że udało ci się wpaść na ten pomysł. Nie. Ja maluję domy po lewej stronie, ty masz malować po prawej. Nie tak powiedział papa Smerf. Ty po prawej, ja po lewej. Zagrożenie. Pieluszniku, wszystko gra? Smerfę zagrożony. Dlaczego? Smerfę zagrożony. Cofnąć się. Pielusznik chyba doznał smerfnego spięcia. Trzeba ratować smerfika. Ochrona smerfę. O, piękny grzyb klakier. Idealny do mojej mikstury antysmerfowej. Smufu zagrożony. Chronić Smithy. Chronić Smithy. Klakier, łap tego smerfa. Proszę przejść na lewo. Jeśli podzielimy przeciwprostokątną odległość między śladami pieluśnika przez ich głębokość i pomnożymy przez to, ile smerfik zjadł na śniadanie, dowiemy się... Ej, ruszaj się! Szybciej, ruszaj się! ...że poruszają się z szybkością 4 km na godzinę. Pracusiu, to twoja wina. Gdybyś sam zmienił smerfikowi pieluchę, nic by mu teraz nie groziło. Nie cierpię, jak smerfikowi coś grozi. Tak? Ty mogłeś ją zmienić, ale nie! Pan Maruda zrobił sobie kuku w swój mały paluszek! Hej, nie czas teraz na kłótnie! Ty się mnie lepiej nie czepiaj, sam mogłeś go przewinąć. To nie było moja kolej. Prawdopodobieństwo odnalezienia smerfika podczas kłótni jest bliskie zeru. Proponuję wziąć to pod uwagę i wznowić poszukiwania. Dosyć tego! Idźmy po śladach i sprawdźmy, dokąd nas doprowadzą. Do tamtej wieży! Uważajcie, to niebezpieczna misja. Oh!
Cofać się! Pracusiu, dlaczego na Smurfa wyposażyłeś go w ogniste kule? Czy ja wiem? Myślałem, że to fajne. Nie podejdziemy do tej wieży, bo skończymy jak grillowane kiełbaski. Hej, gdzie jest Zgrywus? Hmm? Pieluszniku! Nie strzelaj! Mam dla ciebie niespodziankę! Mały podarunek! Może to pudełko wreszcie się do czegoś przyda? Prezent! Prezent dla mnie? Bardzo śmieszne. To co, miło jest samemu oberwać? Jest sposób, żeby ściągnąć stamtąd pieluśnika? Pewnie. Z tyłu głowy ma wyłącznik. Tyle, że nikomu z nas nie uda się do niego zbliżyć. My się nie zbliżymy, ale ktoś już jest blisko. Smurfiku, musisz nacisnąć ten guzik. Smurfik, naciśnij guzik. Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Jaka szkoda, to chyba jednak nie działa. Tylko jego tu brakowało. Smurfujcie! Nie cierpię skrzypiących drzwi. Jestem zbyt mądry, żeby skończyć jak kiełbaskę z grilla. To byłaby wielka strata dla świata. Nie martw się, trafisz do jednej z moich mikstur. Pieprze! Ważniaku, uważaj! Wspina się wyżej. Patrzcie, tam jest Maruda. Marudo, nic ci nie jest? Nie jesteś ranny? Nasz mały Smurfik. Och, jaki on słodki. Twoja kolej zmienić mu pieluchę. O nie, ważniaka. Zgodnie z moimi obliczeniami, teraz wypada kolej pracusia. A zgodnie z moimi obliczeniami, gdybyś się wziął do roboty, już dawno byłby przewinięty. Wracaj, niebieska przekąsko. Coś ja dzisiaj nie mam szczęścia. Hasi brzuch głodny. Niebieska przekąska. Gdzie jesteś? O, mały włos. Znalazłem cię. Nie dotykaj mnie, brutalo. Nie kr-
kręć się, przekąsk. A masz! A masz! A masz! To boli! Masz za swoje! Przepraszam, że cię skrzywdziłam, ale nie miałam wyboru. A wiesz, że mam czarny pas w Smurfu? Mój palec! O, drzazga! W pieńku było pełno zadziorów. Przestań wreszcie płakać, aż przykro patrzeć na marzącego się olbrzyma. W takim razie będę musiała ci pomóc, ale nie wolno ci mnie zjeść. Jasne? Przysięgnij. Przysięgam. Że nie zjem smerfetki. Że nie zjem smerfetki. Obym tego nie pożałowała. Dobra, pokaż mi palec. Ja boję. Zaczynasz mnie denerwować. Pokaż ten palec. Dobrze, teraz powoli wyciągnę drzazgę. Przez sekundę może boleć. Czemu mężczyźni słabo znoszą ból? Przepraszam. Gdy będę ją usuwać, nie możesz się ruszać, jasne? Jasne. Jesteś gotowy? Raz, dwa... Ładne włosy. Dziękuję, ale daj mi się skupić. Uwaga i gotowe! Ładne włosy. Podziękujesz mi później. Pa, pasi brzuchu! Co u ciebie, farmerze? Już nie, co nie ma! Widać, znów dostał udaru słonecznego. La, 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 la. Ładna melodia, harmoniuszu. O, dzięki. Uciekaj, smerfetko, jak najszybciej! Dlaczego? Smerfetko! Zostaw ją, potworze! Już lecę! To boli. Pasi brzuchu, obiecałeś, że mnie nie zjesz. Miękkie włosy. Nie myłeś dziś zębów, prawda? Lepiej już mnie odstaw. Zgoda. Dlaczego za mną chodzisz? To bardzo niegrzeczne. Jesteś złym olbrzymem. Co pasi brzuch tu smerfuje? Musimy ratować smerfetkę, żeby je... Zdaje się, że właśnie wręcza jej bukiet. Kwiatki. Nie będę na to patrzył spokojnie. Naprzód! Moje plecy. Mało mu było raz, tak? Pasi brzuchu, nie możesz bić moich przyjaciół i nie możesz tu zostać. Sio, idź sobie. Pasi brzuch zostanie patrzeć na włosy. Słuchaj, dobra, odprowadzę cię do wyjścia. Nic ci nie będzie, osiłku. A wy idźcie za nimi. Możesz na nas liczyć, papo Sterfie. Miły spacer z miłą panną. Dziękuję, ale wiesz, samotne spacery też są miłe. Jesteśmy na miejscu. Do widzenia, pasi brzuchu. I już za mną nie idź. Oj, przepraszam. Spadaj do domu! Do domu z tobą. Pasi brzuch kocha smerfetkę. Zobacz, różowy jednorożec. Gdzie? Ja nie widzę. Smerfetko! Tutaj, szybko! Niespodzianka! Smerfy wpadły mi w ręce! Nie dotykaj,
ładnych włosów. Tak, panie olbrzymie. Wow, fajnie jest mieć ochroniarza. Do widzenia. Pasibrzuch zawsze ochroni smerfetkę. Hej! Zaraz! Jeśli on chroni smerfetkę, może nas też mógłby chronić. Nie, to nie jest dobry pomysł. Co by powiedział papa Smerf? Chyba by powiedział... Wow, czuję się chroniony. Pasibrzuchu, chcesz z nami smerfować do wioski? Żartujecie, tak? Szybciej, szybciej! Pora do domu, już, no! Papo Smerfie! Papo Smerfie! A? Co tam u ciebie, farmerze? Tylko nie to! Zaczekaj! Pasibrzuch to nasz przyjaciel! Zobacz, co potrafi! Pasibrzuch, pomóż farmerowi zagonić ślimaki! Czy mogę to zrobić, ładne włosy? A mam coś do gadania. No, słodkie ziemniaki, szybko poszło. Nie cierpię słodkich ziemniaków. Szczęśliwa, ładne włosy. Mówiłem, że ci się to nie spodoba, ale nie... Co tu się dzieje? Pasibrzuch kocha smerfetkę. Jest przyjacielem i nas chroni. Jestem zakładniczką. Pasibrzuchu, w tej chwili odstaw smerfetkę na ziemię. Inaczej zmienię cię w ropuchę. Z ohydnymi pryszczami. Dajcie znać, kiedy znajdziecie rozwiązanie tego kłopotu. Smerfetka czeka na pasibrzucha. Z pustym brzuchem jakoś trudno się myśli. Chodźcie na obiad. Jestem głodny, wciągnę ze 20 marchewek. A ja 40. Ja sobie wezmę dokładkę. Ja pierwszy. A kuku. Jak planujecie go stąd przegonić? Nie mam niebieskiego pojęcia. Ja głodny. Pasibrzuch zawsze je o tak. Dość tego, pasibrzuchu, pora spać. Smerfetko, zamknij swe oczka i myśl o pasibrzuchu. Hej, daj nam spać. Pasibrzuchu, bądź cicho, idź już spać. Zgoda, ja spać. Hej, co na smerfa się tu wyprawia? To chyba jakieś żarty. Niech to smerf! Ciszy tam, do licha! Niech on wreszcie przestanie! Nie cierpię chrapania! Cisza! Hej, kto mi zabrał hantle? Łaskoczy! Bycha! Zaraz będzie po tobie! Do 3 razy sztuka! Pasibrzuch, nie! Masz go w tej chwili wypluć! Wypuść mnie! Ja chcę wyjść! To boli. Pasibrzuchu, miałeś nie jeść moich przyjaciół, jasne? Przepraszam, mięśniasty łaskotał mnie w nogę. Musisz słuchać, co do ciebie mówię, jasne? Słuchać mam. Widzisz, pasibrzuchu, mieszkam w tej wiosce z moimi przyjaciółmi, a ty mieszkasz gdzieś tam. Ja mieszka teraz tu. Nie możesz. Moi przyjaciele się ciebie boją, ale ty to rozumiesz, prawda? Pasibrzuch duży, straszny i lubi jeść smerfy. Tak, i to jest kłopot. Dlatego musisz odejść. Nie masz przyjaciół? Nie tak pięknych jak mała smerfetka.
No, a olbrzymki? Okropnie brzydkie. Na pewno za tobą tęsknią i cię poszukać. Nie, nie! Ładne włosy. Chodź do domu z pasibrzuchem. Nie ma mowy, przestań! Mój dom lepszy niż tutaj. My będą strasznie szczęśliwi razem. Masz mnie odstawić! Ratunku! Pomóżcie mi, smerwy, ratunku! Zostaw mnie! Teraz to przesadziłeś! Nie porywać. Olbrzymy tak mają randki. Ja nie jestem olbrzymem i nie zamierzam tu zostać. Nie? Więc zostaniesz tutaj. Teraz ty moja. Będziemy żyli długo i szczęśliwie. Ty płaczesz? Nie. To znaczy... O tak. Nie. Nie płacz. Ja cię rozweseli. Pyszne czekoladki nadziewane robakami. Dlaczego płaczesz? Płaczę, bo chcę być wolna. Nie, zostań ze mną. Zaczekaj. Patrz, ja jest morfem z dwie wielkie zęby. Królik, życie z pasibrzuchem wesołe. Ej, co ja wyprawiam? Miałam się stąd wydostać. Nie mogę oddychać w tej klatce. Oj, niedobrze. I lepiej. Znów widać różowego jednorożca. Nie da się oszukać drugi raz. No dobrze. Lecimy prosto do wieży pasibrzucha, ratujemy smerfetkę i wracamy z nią do wioski. Ej, co tam knujecie? Wybraliśmy się na lot testowy z tymi dwoma silnikami. To ma coś wspólnego ze smerfetką i pasibrzuchem, zgadza się? Nigdzie ich nie widać. Naprawdę? Może poszli na spacer? O tak, w kierunku tamy. Tak, w kierunku tamy. Dobrze, pójdę ich tam poszukać. O mały włos. Jeśli osiłek odkryje, że pasibrzuch porwał smerfetkę, znów może zrobić sobie krzywdę. Wiedziałem! Więc idę z wami. Nie jemy! Zaczekajcie na mnie! Macie! To nie fair! Masz mnie stąd wypuścić! Pasibrzuch robi pyszną kolację dla smerfetki. Pragnę cię poinformować, że nie zamierzam z tobą jeść. Ty głodna? Tak. No tak. Ja ufa tobie. Rozejrzyj się, straszny bałagan. Bałagan? Porozrzucane jedzenie, obok niego na podłodze stare kapcie. Kiedy je ostatnio prałeś? To kapcie też się pierze. A pod stołem kości kurczaka? Natychmiast łap się za szczotkę. Gdzieś tu była. Tylko gdzie jest? Wszystko gra! Ja naprawisz szczotkę. O, już, już. Pasibrzuch gotowy. Dobrze. Najpierw zamieć te kości kurczaka. I wyszoruj kocioł, bo wygląda strasznie. A ty dokąd? Donikąd. Chciałam tylko sobie poćwiczyć z piłką. Dobra, unieś piłkę nad głowę i biegnij w miejscu. O, Rety, upadła mi. Pobiegnę po nią. Ręce wolne.
Wow, dobry w tym jesteś. Aha, i Basi Brzuch jest mistrzem taekwondo przy okazji. Naprawdę? Niesamowite. Ja pokażę. Basi Brzuch ma różne zdolności. Dziękuję za smakowitą kolację. Nie wiedziałam, że można zrobić pieczeń z kory drzewa. Basi Brzuchu, wiem, że ci na mnie zależy. Basi Brzuch kocha smerfetkę. I naprawdę, bardzo mi to pochlebia, ale jakoś nie widzę dla nas przyszłości. Chyba to rozumiesz, prawda? Nie. O, widzisz, no bo tak, nie twoja wina, tylko moja. Jestem pokręcona i trochę jędzowata, każdy ci to powie. A poza tym jestem wolnym duchem, nie umiem się ustatkować. Jestem wolna. W każdym razie chciałabym być. Ja też wolny duch. Wolny. Ta-dam. Tak, ty jesteś wielkim wolnym duchem, a ja... Maleńkim. Tak, oczywiście. Ty wielki, a ja tycia. Jesteśmy różni. Różni, tak. Ty tycia. Ja wielki. A czy ty płaczesz? Nie wiedziałam, że olbrzymy płaczą. Nie! Basi Brzuch nie płacze! Basi Brzuch złości! To nie fair! Że ty mała! Nic nie szkodzi, znajdziemy wyjście. Rozmiar nie powinien mieć znaczenia. Śpimy teraz. Koniecznie? Mnie tam jeszcze nie chce się spać. Ja chcę spać. Ty też. Ładne włosy. Kiedy ostatnio myłeś zęby? Myłem, co? Wlecimy przez okno, Papo Smurfie? Uwaga! Przykro mi. Zapewne nie tak bardzo, co mnie. Więc wejdziemy przez drzwi. Smurfetko, jesteś cała? Tak, ale utknęłam. Uratuję cię. Mam pomysł, który może zadziałać. Basi Brzuch się martwi, że jestem mała, więc sobie pomyślałam... Podoba mi się ten pomysł. Ważniaku, jesteś gotowy? Tak. Pracusiu, jeżeli nie wrócę, zajmij się moim Smurfway. Szt. Do roboty. Tak, już działam, Papo Smurfie. Mam nadzieję, że niczego nie pokręci. Ej, kici. Koniec fazy pierwszej. Smurfujemy do fazy drugiej. Mam! Przepraszam! No, co to ma znaczyć? Nie ma czekolady w tych lodach. Jaka szkoda. Mam nadzieję, że się nie obudzi. Ja się tym zajmę. Trudno, a macie przynajmniej pistacje? Oczywiście, że mamy pistacje. I bitą śmietanę też. O, śmietana. Tak, poproszę. Pracusiu, przynieś klej. Basi Brzuchu, obudź się, wstawaj! Co? Co się dzieje? Nic złego, mój te słodki. Ale przyszło mi do głowy, co zrobić, żebyśmy mogli być razem. Tak? Na zawsze? Na zawsze! Musimy się spotkać z potężnym czarownikiem. Zabierzesz mnie do niego? Hurra! Ładny!
ładne włosy zostanie ze mną na zawsze. Pasi brzuch szczęśliwy. Już tu są. Przygotujcie się, moje smerfy. Cii, nie możemy hałasować. A więc, jak ci mówiłam, wejdę teraz do środka i poproszę czarownika, żeby uczynił mnie wielką, wysoką jak ty i będziemy żyli długo i szczęśliwie, dobra? Dobra. Zaczekaj tu na mnie. Posiłku, do dzieła. Auć! Hej, kto to zrobił? Smerfy? A, nie uciekniecie przed wielkim Gargamelem. Moja smerfetka. Duża i wysoka. Puszczaj w tej chwili, ośle! Może trzeba zostawić tego łąbeczki w spokoju? Tak, wyglądają na szczęśliwych. Zostaw mnie! O, ładne włosy! Przestań mnie targać, ty przerośnięta kreaturo!